Sześć zasad, dzięki którym czuję się szczęśliwa. Moi drodzy, szczęście to dla wielu z nas cel życia. Czasem wydaje się trudny do uchwycenia, ale tak naprawdę można szczęście to dla wielu z nas cel życia. Szczęście znaleźć stosując kilka prostych zasad, które nie wymagają niczego poza naszą wewnętrzną gotowością do pewnej zmiany. Przedstawię Ci teraz sześć zasad szczęśliwego szczęście znaleźć stosując kilka prostych zasad, które nie wymagają niczego poza naszą wewnętrzną gotowością do pewnej zmiany. Przedstawię Ci teraz sześć zasad szczęśliwego życia, które można od razu wprowadzić w codzienne działania. Pierwsza zasada to żyj chwilą obecną. W codziennym biegu zapominamy o teraźniejszości, planujemy przyszłość, rozpamiętujemy przeszłość. Warto jednak choć na chwilę zatrzymać się i dostrzec, co dzieje się wokół nas. Na przykład, gdy idziesz na spacer, możesz spróbować całkowicie zanurzyć się w otoczeniu. Posłuchaj śpiewu ptaków, poczuj zapach kwiatów. Ta drobna zmiana w codziennych działaniach może dać nam poczucie spokoju, ponieważ pomaga w byciu tu i teraz. Moja druga zasada to praktykuj wdzięczność. Często skupiamy się na tym, czego nam brakuje, a zapominamy o tym, co już mamy. Wdzięczność za małe rzeczy, jak ciepła kawa o poranku, wygodny fotel czy miły gest, buduje w nas pozytywną perspektywę. Możesz spróbować codziennie rano zapisać sobie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczna. Może to być chwila spędzona z bliską osobą, sukces w pracy albo zwykłe słoneczne popołudnie. Wdzięczność zmienia nasz sposób patrzenia na życie i pomaga nam dostrzegać dobro w codziennych chwilach. Trzecia zasada to otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Relacje mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Warto według mnie przyjrzeć się, kto jest wokół nas i czy te osoby wspierają nasze szczęście. Bo czasem wystarczy ograniczyć kontakt z osobami, które tylko narzekają, a poszukać tych, które inspirują, wspierają i dodają energii. Wyobraź sobie grupę przyjaciół, która wspólnie planuje rozwój, wspólne aktywności i pasje. To zupełnie inna dynamika niż codzienne wysłuchiwanie problemów. Otoczenie się pozytywnymi ludźmi może znacząco poprawić jakość naszego życia. I moja czwarta zasada – dziel się z innymi. I nie chodzi mi tutaj wyłącznie o materialne rzeczy, ale także o nasz czas, o pomoc czy o naszą uwagę. Pomaganie innym nawet w małych gestach może być źródłem szczęścia. Możemy pomóc sąsiadowi, który ma problem z zakupami, możemy wesprzeć lokalną akcję społeczną, możemy spędzić czas z kimś, kto po prostu czuje się samotny. Dając coś od siebie, budujemy nie tylko więzi z innymi, ale też poczucie, że nasze życie ma znaczenie dla innych. Moja piąta zasada – ustal priorytety i dbaj o równowagę. W dzisiejszych czasach wielu z nas żyje pod presją bycia produktywnymi, co często prowadzi nas do stresu. Moim zdaniem ważne jest, aby jasno określić, co jest dla nas najważniejsze i poświęcić temu odpowiednią ilość czasu. Może to być czas spędzany z rodziną, rozwój zawodowy albo zdrowie. Można zacząć od małych kroków, na przykład zarezerwować godzinę dziennie na coś, co przynosi nam radość. Dbając o balans, unikamy wypalenia i odnajdujemy większe spełnienie w każdej dziedzinie życia. I moja szósta zasada – dbaj o zdrowie fizyczne i psychiczne. Szczęśliwe życie nie istnieje bez zdrowia. Dbanie o siebie to nie tylko nowa dieta i regularny ruch, ale także dbanie o naszą psychikę. Czasem warto zrobić sobie przerwę, pomedytować, poczytać książkę, czy po prostu wyłączyć telefon i odpocząć od codziennych spraw. Nasz organizm i umysł zasługują na regenerację, a zdrowie jest fundamentem, na którym możemy budować pełne i szczęśliwe życie. Na przykład zamiast spędzać czas przed ekranem, wybierz się na spacer, poćwicz, zrób jakiś trening albo przeprowadź zwyczajną medytację, jakieś ćwiczenie relaksacyjne. Drobne działania każdego dnia mogą znacząco poprawić jakość naszego życia. Podsumowując, moje sposoby na szczęście są zbiorem prostych decyzji, które podejmuję każdego dnia. Życie chwilą obecną, wdzięczność, pozytywne relacje, dzielenie się, dbanie o balans i zdrowie. Każda z tych zasad może wzbogacić nasze życie o radość i spokój. Możesz zacząć od małych kroków, wdrażając choć jedną zasadę, a zobaczysz, jak bardzo
wpłynie to na całe Twoje poczucie szczęścia.